goście ten rejs, kiedy ujrzę rodzinny swój dom. Czy rozpozna mnie mój stary pies? I czy żona jest wierna mi wciąż? Gdzie jesteśmy? Na Stanicy, przy ulicy Zachajkowskiej 44, czyli to jest ten tak zwana dwójka. Tak określamy. My czasami tutaj na Podlasiu, zresztą pewnie na szerszym obszarze, zapominamy, że właśnie tutaj w Międzyrzecu jest fantastyczne miejsce, jest pełno wody, są plaże, są miejsca, tak jak widzę, i pod kampery, i pewnie są pokoje gdzieś, i pod namioty. Tak. Coś zapomniałem? Nie, no oczywiście, to jest taki standard. No, to, że mamy wodę, to było widać w 2014-2013 roku, jak robiliśmy motorowodne Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata. Czyli ta woda została przez Monako uznana za na tyle wystarczająco, żeby takie zawody się odbyły. Pierwsza sobota sierpnia od 2011 roku corocznie robimy akcję Zbiórkę Krwi. To jest akcja w połowie wakacji, gdzie jest największy głód krwi, gdzie jest najwięcej wypadków. No stąd też dlatego tak utrzymujemy ten termin. W tym roku, mimo bardzo brzydkiej pogody, no bo niestety zlało strasznie, ten okres, kiedy miała być zbiórka, ale nazbieraliśmy ponad 8 litrów, 32 osoby, z tego niestety 12 nie zostało dopuszczonych do poboru, no ze względu na różnicę ciśnienia, jakieś tam sprawy chorobowe. Mamy oczywiście takie zwieńczenie, czyli taki piknik żeglarski, szantowy. Będzie trochę szant, ale też będzie muzyka rockowa po to, żeby potańczyć pod sceną, bo z reguły tak zawsze to się kończy. Romek Roczeń z Krzyśkiem Kowalewskim, właśnie pierwszy duet, który za chwilę rozpocznie, taki szantowy. No i Loose Band z Radzynia, który też zagra trochę szant, ale dosyć sporo rocka, żeby można było potańczyć. Troszeczkę jest mieszkańców, ale gro na razie z tych, którzy już się pojawili, to są żeglarze z klubu z Radzynia, z Białej Podlaskiej, także tutaj z okolic, którzy utrzymują z nami kontakt. No widać, że ciągle przybywa. Tak, to, że o 19 jest start, to jak zwykle jest to przesunięte w czasie i ze względu na zespół, tak, i ze względu na to, że jednak ciężko jest ruszyć z domu, ale później wiadomo, że do późna wieczora będą koncerty trwały. Szarość dnia codziennego, są wakacje, zapraszamy do Stanicy? Tak, mamy oczywiście funkcjonującą wypożyczalnię sprzętu wodnego, prowadzimy szkolenia motorowodne, więc tutaj jeśli ktoś chce uzupełnić sobie, czy nawet wypocząć, to z namiotem, tak jak właśnie wspomnieliśmy, czy jest pole namiotowe, także spokojnie można jeszcze w połowie wakacji przyjechać i porelaksować się tutaj. Czasem patrzę na morze, gdy sztorm rzuca statkiem od nieba do dna. Wtedy widzę, jak szalona noń bukiet róż niesie z prądem pod zwiat. Lubię śpiewać, lubię żeglować, lubię rozmawiać z ludźmi. Lubię przekazywać im muzyką i tekstem moim zdaniem ważne rzeczy. Jestem niewidzący od dzieciaka, od drugiego roku życia. Ale to nie jest wyznacznik. Znaczy, to może troszkę kształtuje, ponieważ mi trudniej, to mi trochę łatwiej. Ale poza tym, dzisiaj mamy naprawdę ogromnie dobry świat. Ja wzrastałem, ja z przerażeniem muszę przyznać, że ja jestem po kilka dni po przekroczeniu bariery 60 lat. To jest dla mnie w ogóle nieprawdopodobna nowość. Wydawało mi się, że świat się dzieli na tych przed 60 i tych po. A ja jestem po tej stronie i właśnie nic się nie zmieniło. No jakoś daj radę. Myśliłem sobie taki projekt kiedyś, zobaczyć morze. Chodziło o to, że morza się nie da opowiedzieć. Chodzi o to, że nie ma takiego przekazu jak telewizja. Dźwięki przywożone z morza
też nie oddają, bo to jest nieprawdopodobnie połączone. I ten projekt no, pływa do dziś. Ludzie niewidzący no, właśnie poznają morze ze środka i nie z pozycji pasażerów, a z pozycji aktywnych członków załogi. Mają swoje zadania. Udało się doprowadzić do udźwiękowienia sterowania, więc mogą na przykład sterować zewrzęczarnią. I to są takie historie. Pan prezes, to wszystko pan prezes. To jest nieprawdopodobne. Mimo, że pachnie, że tak powiem, jarząbkiem, czyli niemniej jednak dawno, dawno temu spotkałem Leszka gdzieś, zupełnie nie pamiętam gdzie, kawał czasu. No i tu jestem już trzeci chyba raz w Międzyrzecu. Ale i w pobliżu bywałem. Radzyń Podlaski i Biała Podlaska. No gdzieś tu są strasznie fajni ludzie. I jeszcze do tego ludzie bardzo się dobrze bawią. I to jest piękne. Dziś się myślę, ja uwielbiam się bawić tym, więc ja jeszcze trochę nie wiem. Ja mam tak, że zwykle wchodzę na scenę i coś mi do łba przechodzi. Ale pogram na pewno coś z naszej płyty z Krzyśkiem piosenki z kaset, ale coś z Żeglarszczyzny, ale coś z Szant Górskich. Szanty górskie to są piosenki o górach śpiewane na morzu. Śpiewa pan dla nas dlatego, że rano była akcja. Jak pan ocenia akcję właśnie tego typu, że wzywamy, zwołujemy wszystkich tych chętnych, którzy chcą oddać krew? To bardzo szczytna akcja. Ogromnie ważna rzecz. Zawsze, ja w ogóle jestem od dawna społecznym instruktorem młodzieżowym Czerwonego Krzyża i sprawa krwiodawstwa jest ogromnie ważną rzeczą, trochę mało modną, a szkoda.